Cześć, jesteśmy dzisiaj w Czejle Turzi. To jest rezerwat przyrody w okolicy miasta Turta i zabieramy Was na spacer. A jeszcze zanim gdzieś dojdziemy, to ten pomnik, o którym mówiłem w poprzednim filmie, tu się zaraz wyświetli, gdzie powiedziałem, że nie rozumiem sztuki współczesnej. Po głębszym researchu okazało się, że jest to pomnik upamiętniający ofiary wydarzeń z grudnia 1989 roku, kiedy rumuńskie społeczeństwo przeciwstawiło się dyktaturze Ceausescu. Zostawię Wam dwa linki pod filmem. Warto obejrzeć sobie historię o tym, jak ten dyktator upadł, bo jest to dość ciekawe, i o tym w ogóle, jak doszedł do władzy. Kanały Ciekawe Historie i Po Wojnie. Polecam. Już wiemy, komu Czejle Turzi kibicuje w finale Euro. Troszkę mi to przypomina w ogóle Jurę Krakowsko-Częstochowską. Też jest dużo tych skałek, które wyglądają na wapienne. Czy są wapienne na 100%? Nie jestem pewien. I też jest dużo takich spotów do wspinaczki. Właśnie mijaliśmy takie miejsce, gdzie ludzie po prostu wpinają się w te skałki i sobie na nie wchodzą. Pierwsza część trasy przebiegała głównie przez las. Później wychodzi się w taki bardziej odkryty wąwóz. I droga idzie, tak jak widzieliście na przebitkach, takimi kamieniami. Większą część jest linka przymocowana do ściany, której można się trzymać, bo te kamienie są dość śliskie. No, nie polecam wybierać się tu w japonkach, natomiast nie jest to jakaś super trudna trasa. Generalnie ludzie z małymi dziećmi sobie tutaj chodzą i nie ma problemu. A do tego lata bardzo dużo bardzo ładnych i kolorowych motyli. Traska kończy albo zaczyna się na takiej polanie, bo tutaj zaraz jest drugi parking, na który też można było podjechać. Polanka wygląda sobie o tak. Jest taka bardzo, bardzo spokojna. Generalnie taka godzinka spacerku w jedną stronę, bardzo przyjemne. Nie czuć temperatury, bo troszkę jest chłodu od rzeki, jest cień. Bardzo fajny spacer. Wydaje mi się, że dość mało znany wśród zagranicznych turystów, bo właściwie spotykaliśmy głównie miejscowych. Nie wiem, czy ci jedyni byli Francuzami. Może, ale zdecydowanie warte polecenia. 40 minut jazdy samochodem od Cluj. Dla nieco ambitniejszych tutaj wyjdzie traska taka do góry i można wrócić sobie górą, ale przy tym słońcu myślę, że to byłoby dla nas zabójstwo i nie zdecydujemy się na to. A tuż tutaj przed nami pan wypasa całe stado owiec i ma bardzo małego psa pasterskiego, co jest ciekawe, bo zawsze myślałem, że psy pasterskie są raczej duże, a ten, kazał mu się zamknąć teraz. A ten ledwo wystaje z trawy. Ogólnie tutaj jest taki klimat trochę gór, takich znanych z Polski, trochę Ojcowskiego Parku Narodowego. Ogólnie tak bardzo sielsko i spokojnie. Jak oceniasz trasę? Bardzo pozytywnie. Dużo motylków, jaszczurek, panów topless. Dosyć lajtowa trasa, nie wypadło mi biodro, ale się trochę spociłam. Tak wygląda to z daleka, a jesteśmy teraz jeszcze w punkcie startowym kolejki tyrolskiej i stąd tutaj można sobie zjechać całą tą traskę na dół, aż do takiej budki. Mówiąc, że jest tu klimat polskich gór, miałem na myśli na przykład to. Dotarliśmy do kopalni soli w Turdzie, sali na Turdzie. Opowiada się trochę jak nasza wyliczka, chociaż w opiniach Google'a wydaje się, że jest to dużo większe. Podobno jest tutaj podziemny park rozrywki. Zobaczymy. Na razie pierwsze, co udało się nam odczuć, to to, że po wejściu jest bardzo przyjemnie chłodno.
bardzo solidna konstrukcja. Te ściany w dotyku są bardzo takie wilgotne i mokre i czuć pod palcami sól, więc to chyba nie jest ściema. Mordeczko, masz coś posolić, kurwa ten? Jesteśmy teraz w najstarszej części kopalni i zaczęto wydobywać tutaj sól w 1740 roku. I nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie, jakie są ładne ściany pozostałe po tym wydobyć. Drodzy Państwo, pewnie zastanawiacie się, co widać za mną. Otóż zanim wynaleziono longboardy, jeżdżono na takich pojazdach. Było to mało przydatne, aczkolwiek łatwiej było na przykład pokonać krawężniki, które wówczas były dosyć wysokie. Docieramy powoli do głównej części kopalni i to, co widać już tutaj z zasiadki, to to, że na dole można pograć ping-ponga, minigolfa. Ciekawe. Jest tam cały park rozrywki. Tutaj jest minigolf, plac zabaw. Tu są rzeczy, stoły do tenisa stołowego. To całe to jest taki diabelski młyn. A tu jeszcze, nie wiem czy widać, jest sala koncertowa. Jesteśmy już na dole, mogliśmy zjechać windą, ale wybraliśmy schody. Nie było ich aż tak strasznie dużo. A tu za mną jest sala koncertowa, którą widzieliście z góry. Strefa do tenisa stołowego oraz diabelski młyn. No i te ściany, to jest naprawdę wow. Co, zaskakujące. Pieprzu tutaj nie można dostać, za to można kupić cukier. Wygląda to trochę jak park rozrywki na Księżycu. Zobaczcie, jak to super wygląda. A na samym dole jest jeziorko. I zaraz tam idziemy pływać łódką. Ta woda przypomina mi trochę to jezioro, na które Harry płynął z Dumbledorem w szóstej części Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy kojarzycie, tam była taka wyspa i ta woda ma taki kolor, jakby zaraz miały z niej wyjść takie dziwne spory. Nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywały. A druga sprawa jest taka, że zastanawialiśmy się w sumie, czemu nie dali nam kapoków, ale te wiosła są tam obklejone solą, że zakładam, że ta woda jest bardzo słona i po prostu gdybyśmy do niej wpadli, to i tak wypłyniemy bardzo szybko na wierzch. Wróciliśmy już do Klusz, mi się nawet udało wykąpać. Bardzo, bardzo fajna wycieczka, zdecydowanie polecamy takie połączenie. Najpierw takie około 2 godziny spacer w czele Turzi, żeby zawsze miał problem z przekręceniem nas. W każdym razie tam, gdzie byliśmy, a później sali dla turna i takie pełne soli. Jak byliście w Bieliczce, to się tym nie przejmujcie i tak zrobi się nawet dobrze. Do zobaczenia. Co prawda wczoraj się z wami już pożegnałem. Ale dzisiaj mamy dość leniwą niedzielę, a dojechaliśmy w takie ciekawe miejsce wczoraj przy tej kopalni soli. Zauważyliśmy, że są takie słone jeziora. Czy wtedy wydawało nam się, że są po prostu baseny termalne, bo było napisane, że one mają tam określoną temperaturę, chyba 30-34 stopnie. A dzisiaj się okazało, że to są jeziora solankowe. I można w nich się poczuć troszkę tak jak w Morzu Martwym, co zaraz wam pokażę. Takie dwa jeziorka, jedno jest za mną, takie o, drugie jest tuż przede mną. Wygląda to tak, a tam kawałek dalej jest wejście do tej kopalni, w której byliśmy wczoraj. I jak widzicie, ludzie tutaj unoszą się na wodzie właściwie bez żadnego wysiłku, dlatego że po prostu ta woda jest bardzo zasolona. Cały obiekt wydaje się być ogólnie dość nowy. Świadczy o tym chociażby fakt, że nie ma za dużo informacji na internecie na jego temat i nie za wiele można było o nim znaleźć. I też tak patrząc po przekroju ludzi, którzy tu przyjeżdżają, to raczej są to miejscowi, którzy po prostu o tym wiedzą. Jakbyście mieli okazję odwiedzić tę kopalnię soli, to zdecydowanie polecam wziąć ze sobą strój kąpielowy i wpaść tutaj chociaż na pół godziny. A tu widzą Państwo Asię pływającą wśród zupy z Rumunów.
cały ten obszar tych dwóch jeziorek znajduje się na terenie rezerwatu przyrody, który powstał po terenach, które troszkę chyba zostały tutaj zdegradowane przez właśnie kopalnię soli. Wygląda to tak. Wejście dla osoby dorosłej kosztuje 15 lei, dla studenta 10, czyli około 15 i 10 zł odpowiednio. Jest na miejscu jakiś bar, można kupić sobie jedzenie, picie i spędzić niedzielę. To przyjeżdżanie tu na cały dzień nie za bardzo ma sens. Gdybyśmy wiedzieli wczoraj właśnie, że jest coś takiego przy tej kopalni soli, po prostu zabralibyśmy stroje kąpielowe ze sobą. Natomiast jakbyście już nie byli, to zdecydowanie polecam. No, teraz się robią z Wami już na serię. Do zobaczenia.